Kolejne wsparcie, tym razem piłka ręczna, sport, którego jeszcze nie sponsorowaliśmy. No ale przyznajmy sobie szczerze, to jest najwyższa liga, najwyższy pułap, więc i ta promocja jest też bardzo silna, na tym nam zależy. Także zdecydowaliśmy się właśnie wesprzeć tym razem Gwardię. Generalnie chodzi o wsparcie kwotą 1 000 000 zł. Rozpisana umowa jest na rok z 2 lat, także to będzie rozłożone w okresie 2-letnim. To jest popularna dyscyplina, na której mecze przychodzi masa osób. To są ludzie z naszego regionu i zależy nam na tym, żeby nasza spółka była rozpoznawalna nie tylko w mieście Opolu, ale również poza miastem, gdyż część usług, które świadczymy, a właściwie te usługi komercyjne, to świadczymy również poza Opole. Jeżeli te osoby spoza Opola tutaj są, no to chcielibyśmy, żeby nas po prostu widziano, bylibyśmy bardziej rozpoznawalni i żeby nas identyfikowano tutaj z usługami komunalnymi w regionie, nie tylko w Opolu. Dla właściciela klubu chyba też niezmiernie ważny moment, że kolejna miejska spółka także dołącza do grona tych, o których często przed meczem się słyszy, że to są ci nasi główni partnerzy, sponsorzy Opolskiej Gwardii. Tak, to jest bardzo ważna i dobra wiadomość, że spółka miejska dołączyła do nas. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy za zaufanie. To jest bardzo duża część naszego budżetu, także jeszcze raz musimy bardzo mocno tutaj podziękować za wsparcie. Budżet już jest zaplanowany dosyć dawno temu i tutaj te środki będą wykorzystane na bieżące wydatki.